Show i raport z przebudowy Kaczeńcowej pomiędzy Judyma od Rowąża a Rojną. Jak zwykle podkreślam, chociaż wszyscy już chyba to wiedzą, że jest to zadanie wykonywane przez prywatnego inwestora, dewelopera, który tu buduje też przy tej okazji dojazd do osiedla, ale jest to ulica miejska, która będzie ulicą ogólnodostępną. Co więcej, jest to zadanie skoordynowane z pracami miasta, ale podkreślam, że wykonuje to prywatny inwestor, bo to jest ważne i też, żeby nie było, żeby była jasność, że nie jest to wykonywane za publiczne pieniądze, a ja nie twierdzę, że ja się do tego przyczyniłem. To tak uprzedzając różne teksty, które się pojawiają, natomiast wracając jakby do samego tematu. Inwestycja trwa już ponad 3 miesiące. Postępy są duże i żeby była jasność, ja jestem z tych postępów zadowolony, natomiast mówię o tych ponad 3 miesiącach, a inwestycja jest jeszcze nieskończona, by pokazać, jak złudne są opowieści, które się często pojawiają, że miasto buduje krakowską 7 miesięcy, a to normalny prywatny inwestor zrobiłby to w parę tygodni. No nie zrobiłby w parę tygodni. Kaczeńcowa na tym odcinku jest znacznie, znacznie krótsza od krakowskiej, jest mniej wjazdów posesji, mniej inwestycji podziemnych, a trwa już, na pewno będzie trwała połowę tego, co krakowska jest robiona. Wracając do samej inwestycji, no to widać, już są zrobione drogi rowerowe, jezdnia. Brakuje, są zrobione chodniki, jest zrobione oświetlenie, natomiast brakuje, widać wyraźnie, ostatnich warstw asfaltu, brakuje jeszcze poprawek brukarskich, brakuje też, co chyba istotne, później oznakowania poziomego, także tu jeszcze jest trochę do zrobienia, ale generalnie prace postępują. I tutaj ważna informacja, tak, Kaczeńcowa będzie dalej przedłużana z tego miejsca w stronę ulicy Rąbieńskiej. Jest już podpisana umowa z wykonawcą, który to zrobi, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że najpierw będą robione prace projektowe, uzyskiwane wszystkie zgody, także w przyszłym roku to jeszcze nie ruszy, jeśli chodzi o budowę w terenie, ale w kolejnym, co może i lepiej, bo w tym czasie będzie budowana Szczecińska, ale w kolejnym te prace już ruszą, a jak na razie widzimy, że postępy są dobre, jest też sporo zbudowane i myślę, że niedługo tu też finał będzie, ale na pewno jeszcze się może tu raz jeszcze pojawimy.